Mateusz, dziś szóste zwycięstwo z rzędu, lider w Radomiu pokonany. Kilka słów o tym fantastycznym waszym występie. No myślę, że od początku fajnie weszliśmy w mecz. Zdominowaliśmy, można powiedzieć, rywala z górnej półki, jednego z najlepszych w Polsce. Sprowadziliśmy ich gdzieś tam, może nie do głębokiej defensywy, ale do defensywy, do bronienia się. I staraliśmy się kontrolować poczynania na boisku. W pierwszej połowie nam się to udawało, w drugiej niestety troszkę odpuściliśmy. To rywal nas zdominował, można powiedzieć. Aczkolwiek wychodziliśmy z fajnymi kontrami i myślę, że mieliśmy sytuację, żeby gdzieś tam wepchnąć tą piłkę na 3-0 i tym byśmy zamknęli mecz. Rywal wcisnął nam bramkę z karnego na 2-1, no i była nerwowa końcówka, ale wyszliśmy obronną ręką. Czy czujesz się trochę takim bohaterem tego meczu, bo w drugiej połowie wybiłeś strzał Iszaka, który leciał do bramki? Znaczy no fajnie, że udało mi się znaleźć w tym miejscu, gdzie akurat piłka spadała. Gdzieś tam starałem się to antycypować i ustawić tak, aby to wybić. No są ludzie w Radomiu od strzelania i są od wybijania. Za wami kolejna taka przed tym meczem przerwa 15-dniowa, jeśli dobrze liczę. Jesteście w fantastycznej formie, ale czy takie przerwy nie wybijają was z rytmu? Na pewno wybijają troszkę. No jest dużo rzeczy w Radomiu, które gdzieś tam nie są tak, jakie być powinny, ale śmiejemy się w szatni, że to nas tylko nakręca i można powiedzieć, że widać to później na boisku. To co teraz dobra regeneracja, bo we wtorek już kolejny mecz. Zdecydowanie. Jutro fajna regeneracja i we wtorek kolejny ciężki rywal i żeby nie zmazać fajnej naszej podstawy z całej rundy, to trzeba te dwa mecze zapunktować ostatnio. I na koniec tak szczerze, czy spodziewałeś się, że będziemy mieli aż tak wspaniałą serię, 6 zwycięstw z rzędu? Myślę, że nikt się w Radomiu nie spodziewał, aczkolwiek wierzyliśmy w swoje umiejętności. Myślę, że w tej chwili ta wiara jest coraz większa, coraz głębsza i zrobimy wszystko, żeby te mecze każdy kolejny wygrywać.